Niezwykle istotnym gatunkiem chwastów jest komosa biała, z którą jest bardzo dużo problemów, szczególnie właśnie w uprawach jarych. Jest to gatunek, który bardzo szybko przechodzi właśnie z fazy tej wegetatywnej do fazy generatywnej. Bardzo szybko wytwarza kwiaty, nasiona, także między innymi z tego powodu jest bardzo trudno zwalczalny. Natomiast problemem jest właściwie dotarcie do tej rośliny, ponieważ na liściach, na łodygach ta roślina wytwarza bardzo dużo malutkich włosków, które uniemożliwiają praktycznie przyczepienie się preparatów do tejże rośliny i samo dotarcie i zniszczenie tej rośliny. Pozwalając komosie białej wyrosnąć do swoich dorosłych rozmiarów, mamy gigantyczną roślinę wielkości małej choinki, ponieważ komosa potrafi zagłuszyć nawet kukurydzę, sięgając nawet około 180 cm wzrostu i rozpiętość bocznych rozgałęzień jest nawet do 1 metra.